Gramy z sarathem z Indii i gramy kolorem czarnym. I. W sumie mogę spróbować zagrać gambit portugalski. I zobaczymy, jak on działa na niższym poziomie. Nie mogę zagrać obrony słowiańskiej, gdyż przeciwnik gra e4, podobnie na te moderny wszystkie czy coś. Więc przeciwnik zbił, no i tutaj oczywiście możemy to skuć, natomiast ja polecam zagrać ruch skoczek f6 i przeciwnik gra skoczek c3, co wydaje mi się, że jest najpopularniejszą opcją na niższym elo, no i tutaj oczywiście polecam to wybić. I przeciwnik, przeciwnik gra koniec c4 yy... i teraz tak, Jeż... mamy tutaj dwie opcje. Jeżeli chodzi o gambit portugalski, jedna opcja to jest zbicie. Natomiast goniec c4 jest dość dobrym posunięciem, ponieważ jak zagramy skoczek c3, to przeciwnik ma hetman f3 i grozi nam szybczykiem. Więc mogę to zagrać i po prostu grać sobie taką pozycję. Natomiast mogę też zagrać ruch e6, mogę zagrać ruch c6. Mamy tutaj kilka możliwości. W sumie nie wiem. Nie wiem na co się zdecydować. Zagram po prostu C6. Niech będzie C6. Wspieram tego skoczka. No i nie widzę jakichś większych problemów, jeżeli o to chodzi. Gramy tutaj C6 i mój plan będzie taki. Okej, okay, przeciwnik i tak gra ruch Hetman F3, yy, licząc prawdopodobnie na to, żeby wzmagać tutaj yy, nacisk. I tak jak mówiłem wcześniej, możemy zagrać różne rzeczy. Natomiast taką rzeczą, którą ja tutaj, tak jakby dostrzegam już, tym momencie, to jest to, że Hetman na F3 nie jest najlepszą figurą, wyobraźcie sobie. Więc ja zrobię coś bardzo dziwnego, a mianowicie wrócę skoczkiem na F6. I wróciłem tym skoczkiem na F6, dlatego żeby móc wykorzystać fakt, że mogę zagrać gońcem na G4. I oczywiście to nie jest tak, że ja tutaj mam jakąkolwiek przewagę, po prostu wykorzystuję fakt, że oponent pozwolił mi zaatakować swoją figurę z tempem, a mój goniec na G4 jest tutaj yy, po prostu w miarę dobry, nie? I gra Hetman E3. I to już powinno nam trochę chociaż pokazać, że ten Hetman jest tutaj bez sensu. Po pierwsze, dlatego, że jest przed swoimi figurami i być może kiedyś ja zagram skoczkiem tutaj z powrotem i go przyatakuję. A po drugie, być może wyprowadzę skoczka tutaj, zagram E6, zagram goniec C5 i po raz kolejny będę mieć tego Hetmana. Jeżeli mogę, albo inaczej, jeżeli widzę. Że przeciwnik ma Hetmana wyprowadzonego, i takie powinniście mieć podejście, to nie powinniście mieć podejście, że o kurde, ten Hetman narobi mi zaraz problemów, tylko mieć takie podejście, że ja, to ty będziesz wykorzystywał to, że ten Hetman tutaj stoi. Także ja gram na spokojnie sobie E6. Jak przeciwnik zagra E4, no to git, ale on chciałby tego końca móc wyprowadzić na G5, a Hetman mu w tym przeszkadza. Także gdy tylko widzicie, że Hetman przeciwnika idzie trochę do przodu, to chcecie to w jakiś tam sposób wykorzystać. Więc zagram sobie skoczek z B na D7 i być może zagram goniec C5. Nie wiem do końca, czy zagram to od razu, ponieważ po goniec C5 przeciwnik zagra D4, a to jest ruch, który i tak chciałby yy, zagrać. Natomiast być może będę mógł to jakoś wykorzystać kiedyś, nie? Więc zagram sobie albo goniec D6, albo goniec C5, albo hetman B6, żeby wymienić figury. No zobaczymy, w jaki sposób przeciwnik podejdzie do tematu. Czy to nie jest obrona skandynawska? No trochę jest, a trochę nie jest bo z jednej strony zagrałem to trochę tak, jakby to była obrona skandynawska, ale rozpocząłem od gambitu portugalskiego, którego przeciwnik nie przyjął. No dobra! I gram sobie D6. Ten goniec tutaj jest fajny, ten goniec jest aktywny, już gdzieś tam będzie mógł atakować swojego przeciwnika. No i niezależnie od tego, czy oglądacie mój speedrun teraz, bo wam się losowo, nie wiem, bo losowo wpiliście na streama, czy oglądacie go na YouTubie, dlatego że losowo wam się wyświetlił filmik, czy coś. To niezależnie od tego, czy oglądacie go, jak ja gram z zawodnikiem 1220, czy ja gram z zawodnikiem 800. To ja zawsze w debiutach wyprowadzę swoje figury, co nie? Przeciwnik zagrał skoczek F4, no i tutaj mamy różne możliwości. Natomiast ja zagram taki ruch, który może Wam się wydawać trochę dziwny, a mianowicie zagram ruch Hetman na E7. I zagrałem to dlatego, że ja chcę schować króla, ale jeszcze nie wiem, czy pójdę nim w tę stronę, czy w tę stronę. Przeciwnik zagrał H3, no i tutaj. Co byście z tym gońcem zrobili? Gdzie byście go ustawili? Czy tutaj, czy tutaj? Jak sądzicie? Który z tych dwóch ruchów jest lepszy? Intuicja mówi, że F5, i bardzo dobrze Twoja intuicja mówi. Przede wszystkim z tym ruchem jest kłopot taki, że gościu nam to zbije, nie? I my musimy odbić, ale nasz skoczek idzie wtedy na krawędź. Ale nawet gdyby tego skoczka tutaj nie było, to nasz koniec będzie zawsze aktywny bardziej tutaj. Więc gramy na F5, już, ataku... już atakuje mu pionka. Czy będę chciał tego pionka zbić? Nie wiem, ale to już jest jakby, wiecie, no, próba stworzenia jakiejś groźby przeciwnikowi. I gościu zagrał w ruch wieża E1, oddając mi tego pionka. A ja was zapytam przewrotnie, czy warto tego pionka bić? Jeśli tak, to dlaczego? A jeśli nie, to też dlaczego? Otóż, ja bym tego nie bił z prostego powodu. Zauważcie, jaki był ostatni ruch przeciwnika: wieża E1. Ta wieża jest na jednej linii z moim Hetmanem i z moim królem. A to oznacza, że jeżeli czysto teoretycznie ja bym to zbił, to muszę się obawiać o to, że oponent na przykład zbije tutaj. I jak ja zbiję, przeciwnik zbije, to już mogą być jakieś minimalne kłopoty. Być może nic tutaj nie ma, a ja sobie jakieś tam losowo mitomanie. Natomiast według mnie lepiej jest tego króla schować. Nawet nie dlatego, że to być może jest obiektywnie najlepszy ruch, a być może nie jest najlepszy ruch, ale głównie dlatego, żeby nie martwić się o różne strzały na e 6 Natomiast w sytuacji, w której przeciwnik już jakby yy, już nie, mam wieży, nie ma wieży na jednej linii z moim Hetmanem, to wydaje mi się, że bicie tutaj ma większy sens. Więc po prostu zdobędę sobie pionka. I oczywiście, to jest taki pionek, który może być kontrowersyjny do wzięcia, tak mi się wydaje, ale koniec końców, ja dopiero myślę o tym, żeby zdobywać jakiegoś losowego pionka w sytuacji, w której ja schowałem swojego króla. To jest bardzo ważne, że wielu z was, i wydaje mi się, że to jest jeden z takich dużych, dużych problemów, jeżeli chodzi o niższy poziom, to jest coś takiego, że bardzo często ludzie chcą atakować przeciwnika, gdy sami mają króla w centrum. I potem nagle. Przegrywa się partię, bo a, przeciwnik miał farta, bo jakiś atak mu siadł. Ale ten atak zazwyczaj siada głównie dlatego, że, yy, że nasz król jest w centrum, a jego król już jest schowany. Okej, okay, kolejny ciekawy ruch ze strony przeciwnika. Ciekawy pod tym względem, że jest, yy, wydaje mi się, że nie najlepszy. Ale trzeba umieć to wykorzystać. I co widzicie na pierwszy rzut oka? Dlaczego mogłem powiedzieć, że Hetman g czy nie jest najlepszym ruchem? Co z tym ruchem jest nie tak? I tego typu rzeczy będziecie widzieć w, w momentach, w których zrobicie dużo zadanek. Dokładnie tak. Ja już na pierwszy rzut oka widzę, że ten Hetman jest na, na jednej linii z Hetmanem, więc pierwszy ruch, który mi się narzuca do mojej małej główki, to jest ruch skoczek H5. I to nie jest tak. Że ten ruch mi wygrywa gierkę albo przykrywa gierkę. Bo jak się tak zastanowicie, jeżeli policzymy wariant, to ja zagram tu, on sobie powiedzmy gdzieś odejdzie, ja mogę to zbić, przeciwnik to zbije, ja to zbiję, przeciwnik to zbije i to jest równa wymiana. Ale kłopot dla przeciwnika jest taki, że ja już zdobyłem jednego pionka. Więc skoro mam pionka więcej, to im więcej figur wymienię, tym będę bardziej zadowolony. Także gram od razu skoczek H5, atakuję tutaj, atakuję tutaj. I. Pamiętajcie o tym, że w większości przypadków, myślę, że tak z 8 na 10 przypadków, samo związanie się to jest błąd. I czasami to będzie bardzo duży błąd, który przegra nam gierkę, a czasami będzie to taki mini błąd, który po prostu sprawi, że pozycja będzie trochę mniej przyjemna. I, I teraz zagram ruch, który być może dla Was nie jest jakoś super oczywisty, ale zagram ruch. Skoczkiem na F6. Atakuję tu, bronię sobie tego, jeśli to, to, to nie ma znaczenia, że bronię, ale zagrałem ten ruch tak, ponieważ zdobywam tempo. Zauważcie, że zresztą porównamy sobie podczas analizy te pozycje. Natomiast gdybym ja tutaj zbił, przeciwnik by to zbił, ja bym to zbił i przeciwnik by to zbił, to mamy dokładnie tę samą pozycję, która powstanie teraz, z tą różnicą, że mój skoczek nie jest na D7, skąd nie może nigdzie iść. Tylko mój skoczek będzie już na F6, skąd będzie mógł wejść na różne pola. Czyli mój skoczek na F6 jest po prostu trochę bardziej aktywny i to nie jest jakoś super dużo, ale dobrze jest dostrzegać tego typu rzeczy. Tak, jeżeli macie przewagę, to zazwyczaj chcecie wymieniać figury. I teraz pytanie dla was. Czy widzicie tutaj jakiś dobry ruch? Albo jaki ruch wy byście wykonali? Pojawiła się ciekawa propozycja. Okej, okay, więc powiedzmy, mamy trzy propozycje i. I trzeba wybrać spośród nich. Przede wszystkim ruch skoczek D5. Być może ładnie wygląda, ale skoczek D5 to jest mała podstawka. I na tego typu rzeczy uważajcie, bo mamy pionka więcej. I dobrze jest dostrzegać, że mamy hetmana na jednej linii z wieżą. Więc jak zagramy tu i przeciwnik to zbije, i my zbijemy, i przeciwnik to zbije, to my nie możemy odbić, ponieważ stracimy tutaj hetmana. Więc takim bardzo naturalnym ruchem byłoby zagranie ruchu wieża na D8, żeby atakować tutaj. I to była moja pierwsza myśl. Natomiast ktoś z Was zasugerował, że może warto jest zagrać ruch Hetman B4, i faktycznie, to jest taki ruch, który jest dobry, bo to jest podwójne uderzenie. Także w pewnym sensie przeczytałem to z czatu, natomiast wolno mi. Wolno mi bez streamerem. Więc Hetman B4, inaczej powiem, co do zasady, chciałbym, żebyście mieli taką tendencję, że zanim szukacie jakichś wielkich ruchów do przodu, Lepiej jest wyprowadzać resztę figur, czyli zagrać tu, zagrać tu i tak dalej. Natomiast w momencie, w którym faktycznie mamy jakieś podwójne uderzenie, to dobrze jest to widzieć. Czemu chciałem zagrać bieżąc z F, a nie na A, to opowiem podczas analizy. Bo chyba, że przeciwnik będzie tutaj długo myślał. I teraz przeatakowałem przeciwnika i stoi on przed niełatwym zadaniem, a mianowicie w jaki sposób się obronić zdecydował się zagrać ruch hetman d2 i teraz pytanie dla was wolimy bić na c4 gońca, czy wolimy zbić pionka jak sądzicie dokładnie tak, przede wszystkim ruch hetman b2 to jest prawdopodobnie duży błąd bo po tym ruchu może jakieś wieża c1 i tu jest związanie teraz to my weszlibyśmy pod samo związanie tak jak mam czkawkę z tego picia wody <laughs> Więc y... sami weszlibyśmy prze... w związanie, natomiast tutaj my pijemy i oczywiście jest to równa wymiana. Ale na końcu jeszcze bijemy pionka i zdobędziemy kolejnego pionka. I to już są dwa pionki więcej. I dlatego ja polecam wam dbać o pionki, jakkolwiek prosto to nie brzmi, ponieważ zdobędziemy jednego pionka, bardzo łatwo potem jest zdobyć drugiego pionka. Zauważcie, że gdyby przeciwnik tego pionka tutaj nie stracił wcześniej, to on by miał cztery pionki, które są koło siebie. Odszedłby skoczkiem, obroniłby tego pionka i by było git. Natomiast w tej sytuacji już nie mógł tego zrobić. I teraz <laughs> mamy kilka możliwości. W zasadzie nawet nie wiem, które. Z nich jest najlepsza. Natomiast yy, bardzo naturalnie wygląda ruch na B6. Wywieramy jakąś tam minimalną presję, natomiast przede wszystkim nie musimy się jakoś bardzo mocno martwić o to, że jak zagramy, nie wiem, tu, to przeciwnik dalej nam tego Hetmana będzie gonił. Więc Hetman niech sobie wraca, on wypełnił swoją robotę i nadal on nie musi być takim, wiecie, głównym, yy, główną figurą w grze. Przeciwnik stara się go atakować. Natomiast to jest tylko jednoruchowa groźba. On nam po prostu chce zaatakować Hetmana, więc my sobie nim odejdziemy. No i wydaje mi się, że znowu tutaj takim najbardziej naturalnym ruchem będzie zagranie ruchu Hetman A5. Teraz już ten skoczek yy, nie może nam zaatakować Hetmana, więc, yy, więc luz. A co więcej. Znowu, w pewnym, w pewnym sensie, to nie jest tak dokładnie, ale w pewnym sensie przeciwnik znowu się związał. Co prawda, nie jest to takie związanie stricte, ale jego hetman musiał cały czas bronić tego skoczka, ewentualnie ten skoczek musiał sobie odejść. I czy w tym momencie widzicie jakiś ruch, który może być sensowny? Bo mamy masę takich ruchów. W sensie, no, mamy co najmniej kilka możliwości, żeby tutaj zagrać. Przede wszystkim. Powiem Wam tak, jakby nie czekając na Wasze odpowiedzi: według mnie nie ma sensu bić Pionka na A2, bo jak zagramy tutaj, to przeciwnik nam zbije i to, co się stało, to zdobyliśmy Pionka, straciliśmy Pionka i tyle. Wieża z D na D8 jest dużym błędem, ponieważ przeciwnik nam zagra tutaj, więc nie ma sensu. I możemy wrócić sobie hetmanem i nic złego się nie dzieje. Prawdopodobnie gdyby to była taka partia yy, na moim Elo, to bym sobie wrócił tym Hetmanem. Natomiast tutaj. Nie, no dobra, wrócę. Skoro zagrałbym to tak w normalnej partii, no to zagram tutaj też. Po prostu wracam Hetmanem i mój Hetman tutaj wszystkiego broni. I teraz znowu przeciwnik może próbować jakoś tam atakować, natomiast pamiętajcie, że w sytuacji, w której macie przewagę, bardzo często przeciwnik będzie tworzył na was takie jednoruchowe groźby, i po to gracie 15 plus 10, a przynajmniej powinniście grać 15 plus 10, żeby na takie groźby być w stanie odpowiadać. I teraz dopiero wychodzi, dlaczego wcześniej mówiłem, że chcę zagrać wieżą z F na D8, ponieważ wieża na A może nam się kiedyś przydać. I ta wieża nam się bardzo często przydaje, gdy chcemy pchać tego pionka. A w tym momencie tego pionka chcemy popchać, ponieważ jak oponent to zbije, to nasza wieża wchodzi do gry. Zaraz sobie to też przeanalizujemy, drodzy widzowie. Więc no, też nie, nie będę za bardzo się cofać, eee, nie będę się za bardzo cofać. Przeciwnik to zbił, no i tutaj być może kogoś z was kusiłoby bicie hetmanem, natomiast lepiej jest zbić wieżą z dwóch powodów. Po pierwsze nasza wieża już wchodzi do gry, po drugie, nasz hetman tutaj broni naszego pionka yy, i tyle. No i w momencie, w którym przeciwnik nas tu atakuje, no to my na spokojnie możemy zagrać ruch B6 i zauważcie, jak ten hetman się tutaj przydaje. Co nie? Więc nagle, pomimo tego, że przeciwnik, jak widzicie, wcale nie gra swojej partii, no to takimi małymi, błędnymi decyzjami... Po prostu jestem w stanie mieć dwa pionki więcej i dzięki nim prawdopodobnie tę partię wygram. Aczkolwiek, no, jeszcze jest trochę do rozegrania. I to jest bardzo ważne, żebyście nie, napa nie napalali się jakoś super. W sensie, bardzo często ludzie chcą wygrywać partię szybko, nie? Zabędziecie jednego pionka i już się wydaje, że za trzy ruchy musicie wygrać, bo inaczej będą jakieś kłopoty. A prawda jest taka, że warto jest. Umieć grać na spokojnie. Przeciwnik zaatakował naszą wieżę, więc my po prostu sobie wracamy. I mogę nią wrócić gdziekolwiek. Mogę wrócić tu, mogę wrócić tu, mogę zagrać nawet wieżą na A3. I z tych wszystkich ruchów chyba wieża A3 no, wydaje mi się najbardziej sensowne, dlatego że ona jest tutaj paradoksalnie dość mocno bezpieczna. Natomiast ja mam kolejny plan. A mianowicie co zagralibyście, gdyby teraz był ruch koloru czarnego? Czy warto jest wygrywać, umieć wygrywać szybko i efektyw efektywnie, czy tam efektownie? No, mi się wydaje, że nie jest to jakieś bardzo ważne. <grym> Dokładnie tak. To, co chcemy zrobić, to zdublować się na linii A. Dlaczego? Bo przeciwnik ma słabego pionka. Jak będziecie patrzeć na partię w taki sposób, gdzie przeciwnik ma słabości i chcemy je atakować, to wielokrotnie wygracie bez, bez jakiegoś wielkiego wysiłku. Więc gram tu. <grym> Grożę jakimś biciem. Przyśmik zagrał wieża E3 w ogóle być może on będzie próbował jakoś tutaj atakować. Natomiast prawda jest taka, że nie za bardzo jedną czy dwoma figurami może on wyprowadzić jakiś wielki atak, także luzik. I przeciwnik się broni. Co robić dalej? Czy, czy macie w ogóle jakiś pomysł? Czy widzicie jakiś ruch, który wam się narzuca? Bo to wcale nie jest jakaś super prosta pozycja, żeby nie było. Okej. Okay. Pojawia się dużo opcji. C5, C4 jest całkiem okej, okay, prawdopodobnie. Nie widzę jakiegoś wielkiego kłopotu z tym ruchem, czyli C5, C4, żeby po prostu zapuszować pionka. Natomiast zanim to zrobię, to ja wolę poprawiać swoje figury. Mam wrażenie, że mój skoczek na F6 nie robił zbyt wiele w tym momencie. Natomiast mój skoczek na D5 już coś atakuje. Być może kiedyś wejdzie tu, być może kiedyś wejdzie tutaj. Więc ten skoczek jest zaaktywizowany i on kontroluje bardzo dużo. Pól w tym momencie i póki nie zaktywizujecie wszystkich figur, to starajcie się nie pchać pionków, bo pionki bez wsparcia figur za wiele nie będą mogły zrobić. Okej, okay. wieża poszła na E4, no i dopiero teraz, w zasadzie, w sytuacji, w której poprawiliśmy skoczka, możemy zagrać taki ruch jak C5. Być może będziemy chcieli grać C4, po prostu nie muszę się spieszyć, nie? To nie jest tak, że ja. Muszę wygrywać tę partię od razu. No i przeciwnik zagrał wieża H4. I co wy byście zagrali w tym momencie? Bo mamy dwa ruchy, które, yy, które są sensowne: H6 lub G6. Skoczek F6, raczej na takie ruchy nie patrzcie. To jest cofnięcie się, a raczej potogramy w szachy, żeby mieć aktywne figury. I co ciekawe, bardziej Wam się podoba H6, natomiast dla mnie. Lepszym ruchem jest zagranie ruchu G6. Eee, dlatego, że teraz te pionki są w takim łańcuchu. I oczywiście mam osłabione czarne pola, ale przynajmniej trochę bardziej kontruję tego Hetmana. No dlatego trzeba widzieć groźby, nie? Eee, żeby widzieć groźby mata, taki prosty protip jest taki, że. <tip> Najłatwiej jest wziąć pod uwagę ostatni ruch przeciwnika. No to, na przykład dlaczego oponent zagrał tutaj Hetman D2? Jak sądzicie? Jaki jest jego plan? Jak będziecie myśleć o ostatnim ruchu przeciwnika, to będziecie po prostu wygrywać gierki. Dokładnie tak. Chcę zagrać tutaj. I co możemy z tym zrobić? I teraz jest trudny ruch do znalezienia. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale jest to ruch, który praktycznie kończy jego atak. Okej, okay, mówicie, że h5, ale h5 jest ruchem typu złym, bo po takim ruchu zawsze musicie brać pod uwagę to, że chłop wam gdzieś poświęci, dostaniecie szacha, no i tutaj prawdopodobnie wasz król gdzieś tam ucieknie, ale to jest bardzo duże osłabianie się. Zresztą po h5 być może dostaniemy ruch G4 i przeciwnik grozi już biciem. Moglibyśmy tutaj wrócić spoko. Moglibyśmy zagrać F5, natomiast to, co ja wam polecam sobie, to, o czym ja polecam wam sobie pomyśleć, to zastanówcie się, czy możecie w jakiś sposób wymienić figurę, która jest e, dla was kłopotliwa w tym momencie. Wydaje mi się, że to jest najprostsza droga do obronienia się przed tym atakiem. Dokładnie tak. Dla, ja zagram po prostu ruch wieża A4 Nie wiem, która ta mi się wydaje bardziej, to mi się wydaje bardziej naturalne. Yy, z tego względu, że moja wieża na A8 jeszcze kontroluje ósmą linię. Gramy wieża A4. Po prostu oponent ma figury, które nam chco, nam, które chce, którymi chce nas atakować, więc chcemy jedno z nich wymienić. I tyle. Dodam jedynie, że Hetman E5 też było bardzo fajnym ruchem. Tylko on był yy, tak, jakby. Powiem podczas analizy. Powiem podczas analizy, bo to Hetman E5 możliwe, że nawet było najlepszym ruchem, nie? Ale powiem wam dlaczego go nie zagrałem. Okej, okay, i przeciwnik gra G4, ponieważ on chce, żeby ta wieża nie została wymieniona. I co teraz byście zagrali? Bo teraz mamy bardzo fajny ruch, który wydaje mi się, że już wygrywa nam gieleczkę od razu. Dokładnie tak. Znowu? Robię dokładnie to samo, co zrobiłem ruch temu, a mianowicie wymieniam figurę, która może mi sprawić jakieś kłopoty. I on prawdopodobnie nie będzie chciał jej wymienić, ale wtedy kończy się to dla niego prawdopodobnie tragicznie. Więc. Bronić się nie jest łatwo, drodzy widzowie, ale. Gdy macie przewagę. To najgorsza rzecz, do jakiej możecie dopuścić, to jest to, że przeciwnik was atakuje. Więc yy, starajcie się po prostu do tego nie dopuszczać. To jest dość proste. I teraz możemy zbić zarówno wieżą, jak i skoczkiem. Ja zbiję skoczkiem z pewnego konkretnego powodu, o którym powiem wam za chwileczkę. Aczkolwiek przyznaję też, że przeciwnik zagrał dobrą giereczkę. W sensie, być może znał gambit portugalski z jakiegoś powodu i zagrał dobrą linię przeciwko niemu. <laughs> Natomiast teraz mamy groźbę na przeciwniku, przed którą on praktycznie nie ma obrony. Co byście zagrali, gdyby był ruch koloru czarnego? Bo przeciwnik zagrał F3 i nam na to pozwolił. Po pierwsze, oczywiście, możemy zbić tego pionka, i to jest prawdopodobnie wygrana pozycja. Natomiast mamy tutaj coś nawet prostszego, a mianowicie, gdy widzicie taką wieżę która jest totalnie zablokowana, to wasz pierwszy instynkt powinien być taki, czy możemy ją zaatakować. Czy G5 zdobywa tę wieżę, czy nie? Czy ta wieża będzie miała jakiś kolejny ruch? Musicie podać cały wariant, który zdobywa wieżę, bo inaczej, bo inaczej to się nie liczy. Jak pójdzie na H5, to bijemy skoczkiem i tyle. Więc po tym wieża H6, ale mamy król G7. I nasz król dzięki tej dziurce potrafi zdobyć wieżę. Król, który jest lepszy od wieży. I to są dwa ruchy do policzenia, znowu. Zauważcie, że w zasadzie w większości tych partii, które ja tutaj gram i raczej wygrywam, nie liczę za bardzo dalekich wariantów, co nie? To nie jest tak, że ja muszę liczyć na 128 tysięcy ruchów do przodu, żeby wygrać z zawodnikiem 2000, 1200, tylko liczę jeden, dwa ruchy, ale staram się, żeby moje ruchy były sensowne. A przede wszystkim, i to jest rzecz, o której bardzo często wy zapominacie, niestety, to jest to, że y, zawsze myślę o ostatnim ruchu przeciwnika. Po co on zagrał dany ruch? I dzięki temu obroniłem się przed tym atakiem. Czy przeciwnik mógł się obronić? Ja nie widziałem, jak mógłby się obronić przed tym. Wydaje mi się, że nie mógł się obronić. No i przeciwnik się poddał, ponieważ zobaczył, że po ruchu wieża H6. Drugie 7. Więc yy, czy ja mogę tutaj analizować? Mogę. Więc przelecimy sobie tę partię, bo tutaj oponent zagrał, wydaje mi się, że dość dobrze. Więc nastąpiło E4, D5. Miałem jakiś poważny błąd, no jest jak jest. Więc skoczek F6, skoczek C3, łobu-dubu. No i oponent szybko zagrał goniec C4. Tak jak wam mówiłem wcześniej, skoczek C3 tutaj by było spoko, gdyby przeciwnik musiał odbić. Natomiast tutaj Hetman F3, ja po prostu nie jestem jakimś wielkim fanem tego. Więc zagrałem sobie C6 na spokojnie. Oponent zagrał tutaj, zwróciłem sobie skoczkiem. Tu goniec G4. Hetman poszedł na E3. No i tu, jeśli chodzi o debiut, wiele się nie działo. <kuh> yy, więc zagrałem Hetman E7. Tutaj. Yy, od razu warto jest wziąć pod uwagę fakt, że przeciwnik może jakoś próbować kiedyś tutaj święcić. Więc ja zagrałem hetman E7 po to, żeby mieć możliwość zrobienia, yy, zrobienia dwu, dwóch roszad. Oponent tu zagrał tak, ja zagrałem wieża E1. Ktoś z Was wcześniej napisał, że tutaj goniec D3 byłoby ciekawym ruchem, no bo przeciwnik pozbywa się mojego silnego gońca. Ale co ciekawe, mój goniec nie jest jakiś super silny, to znaczy... Większość moich pionków jest na białych polach, i to, co ja bym tutaj zagrał prawdopodobnie, to jest po prostu bicie. I po biciu, bicie, bicie, i jego pionki są słabe, więc wtrącone ruchy, nie? Wierza E1 jednak, i to, czego ja się obawiałem po tym ruchu, to jest to, że przeciwnik może będzie mógł, nie wiem, zbić to lub gońcem lub skoczkiem. Powiedzmy, że gońcem. Tu, tu. I kłopot, kłopot jest taki, że ja nie mogę zrobić roszady, grożą jakieś szachy. Grozi jakiś szach na c7 w ogóle, więc tutaj dość mocno musiałbym uważać, co nie? Więc warto jest zwracać uwagę na swoje słabości. Ja po prostu zrobiłem sobie roszadę, gonię z d2 no i dopiero teraz zdecydowałem się e, zbić, bo zauważcie, że teraz w tym samym wariancie oponent atakuje mi wieżę, ale mój król jest bezpieczny. Ja sobie zagram tutaj i chillera utopia. Także nastąpiło tutaj hetman g3, ja zagrałem skoczek h5 tu, no i teraz takie małe wtrącenie, o którym wam wspominałem. Mógłbym zagrać tak, 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 i na przykład skoczek F6, co pewnie jest dobrym ruchem, żeby wejść tutaj lub tutaj. Natomiast mogłem to wykorzystać szybciej, ponieważ zagrałem skoczek F6 i przeszliśmy do tej samej pozycji, tylko tak jakby zyskałem jeden ruch, co nie? Także tutaj 200 IQ. I teraz ważna rzecz, która, o którą pytaliście, a mianowicie wspominałem Wam o tym, że ja, moja pierwsza myśl była taka, że wieża idzie na D8 i pytaliście się, dlaczego ta wieża. A nie ta wieża. I to nie jest taka ogólna zasada. I nie bierzcie tego w ten sposób, że to jest ogólna zasada. Natomiast wydaje mi się, że zazwyczaj wolicie mieć sytuację, gdzie ruszacie wieżą, która ma bliżej. Dlaczego? Ponieważ jak, za, jak zagralibyśmy tu, to ta wieża ma tylko jeden ruch. Ta wieża może wejść tylko na E8, a tutaj na E8 nie wydaje mi się, że jakoś dużo by zrobiła. Natomiast, jak zagramy tutaj, to ta wieża może iść zarówno na B8, jak i na C8. I na przykład zagramy sobie wieżą na C8 i potem zagramy C5. Może zagramy wieża B8 i będziemy pchać tego pionka. Więc to było takie bardziej elastyczne zagranie, co nie? Natomiast okej, okay, zagrałem Hetman B4, przeciwnik zagrał tu i tak jak wam wspominałem bicie, bardzo możliwe, że jest dużym kłopotem, bo po pierwsze jest jakieś wieża C1 i. i... Może być ciężko, po drugie, goniec B3 lub goniec D3 i też może być ciężko, co nie? Więc tutaj po prostu zbiłem, 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 przeciwnik wszedł, wycofałem sobie Hetmana, wycofałem sobie Hetmana na C7, no i teraz, gdy już ustabilizowałem pozycję, no to mogę sobie grać na spokojnie. I to też jest taka rada, o której, o której lubię mówić bardzo często mniej doświadczonym zawodnikom, a mianowicie jak już coś zdobyliście, typu pionka. Zdobyliście dwa pionki, tak jak ja tutaj, zdobyliście figurę. To pamiętajcie, że ważna jest stabilizacja. Chcecie ustabilizować swoje figury, a nie chcecie mieć sytuacji, w której wy zbijecie tutaj. Przeciwnik wam zbije, wy zagracie tutaj, ale to już jest liczenie, bo przeciwnik może wejdzie tutaj, odejdziecie sobie, może wam to zbije, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu po co pchać swojego Hetmana tak daleko, skoro możecie sobie wrócić i macie dwa pionki więcej. To wystarczy, co nie? Więc nastąpiło B6. Teraz to, że zostawiłem wieżę na linii. Ma sens, więc nastąpiło bicie, bicie. Tutaj poprawiłem swoje figury, tu, tu, tu. No i chcę dojść do tego momentu, a mianowicie czy G6, czy H6. Ja zagrałem G6 po H6. Po prostu trudno jest mi nawet powiedzieć tak szczerze, dlaczego H6 podobało mi się trochę mniej. Ale lepiej wydaje mi się mieć takiego wężyka niż mieć tutaj pionka na H6. Yy, tak, zaraz do tego dojdziemy, bo to jeszcze nie był ten moment. Tu. No, i teraz w tym momencie yy, przeciwnik chce nam wejść na pole H6. I mówiłem o tym, że ruch Hetman E5 jest spoko, ponieważ teraz po tym ruchu my po prostu bijemy tutaj i tutaj. I nic z tego się nie dzieje. I jak widzicie, według silniczka to jest najlepsze, co można zrobić. Czy jeden z lepszych ruchów, ponieważ mamy przewagę. Tylko warto jest sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w sytuacji, w której my mamy dwa pionki więcej, na pewno chcemy pchać się. Pozycję, w której przeciwnik święci wieże, ale my dostajemy szachę, a musimy uciekać królem. Bo o ile ja jestem w stanie policzyć, no bo mam to 200 i za darmo mi tego nie dali, oczywiście, tylko musiałem ciężko pracować, to ja jestem w stanie policzyć, że po tym, po tym, po tym, po tym, tutaj i po szachu ja zbiję, przeciwnik zbije, ja odejdę tu i moja wieża z A3 broni wieży na A8 i nic mi się złego nie dzieje. Ale jak macie dwa piąki więcej, to zazwyczaj lepiej jest zagrać na spokojnie. Wymienić figurę, która która nas atakuje. Przeciwnik nie chciał, zagrał ruch G4, no ale teraz wystarczy tylko wymienić figury. I jeżeli przeciwnik odszedłby gdzieś hetmanem, czyli odszedłby na przykład tutaj, to czy widzicie, jaki ruch wygrywa kolorem czarnym? Bardzo prosto. <coughs> w jednym ruchu wygrywacie partię. Jest to dość podobne do tego, co stało się w... w dalszej części partii. Skoczek e3 być może jest ok, bo jak przeciwnik zbije to bijemy tutaj i tutaj, ale jest trochę łatwiej. Możemy od razu zagrać hetmarem na g5 i on nie ma jak bronić tej wieży. Więc jak widzicie taką przyblokowaną wieżę to po prostu to wykorzystujcie. Natomiast jak widzicie partia nie potrwała zbyt długo i po ruchu skoczek e4 wydaje mi się, że opręd nie miał obrony żadnej przed ruchem g5. Chyba, że samemu zagrać g5, ale tutaj znowu taktyka, którą myślę, że większość z Was widzi. A mianowicie jak możemy wygrać partię od razu? Dokładnie tak, gramy skoczek E2, przeciwnik bije, my bijemy, więc oponent grał naprawdę dobrze, natomiast wiecie, stracił jednego pionka, stracił drugiego pionka i pozycja mu się posypała.